Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Iona. O Jezu, jakie to małe. Kto to sobie wybrał taką 47 poziom templariuszka? Wow, nieźle. Dobra, szkoda, bo tak, postanowiłem, że w końcu zacznę nagrywanie. Ostatnio, wczoraj, grałem sobie troszeczkę właśnie w Iona. Jak widzicie, mam w tym momencie 9 poziom, prawie 10. Już tutaj mam końcówkę praktycznie. A nie, już mam prawie 10. Hello! Dlaczego mi się nie wbił następny? No nic, mniejsza z tym. Zaraz być może pójdziemy questem właśnie głównym i czegoś więcej się dowiemy. Szkoda, osoby, które nie grały w Iona, to serdecznie zapraszam. Oczywiście to jest gra free to play i tak dalej. Możecie się za darmo zarejestrować, ściągnąć sobie tę grę. Link w opisie tego filmu. Oczywiście korzystając z tego linka wspieracie mnie. No ale. Wczoraj sobie pogrywałem, robiłem tam questy, blablabla, jak to wiadomo w MMO. Były bardzo ciekawe sytuacje i bardzo ciekawe sceny, które wyjaśniały trochę, jak tutaj to wszystko, jak ten cały świat działa, co się stało i tak dalej. No ale może to nie będę spoilerował, jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo, możecie sobie zagrać sami. I ja w tym momencie wybrałem profesję, bo to jest tak, jak wybieramy na samym początku jedną z czterech klas postaci, to później możemy wybrać w każdej takiej klasie dwie ścieżki. Wow, hola. Też chcę takie wdzianko. Kurna, pety, nie mówcie, że takie pety są. Nie wierzę. Ładnie. Dobra, a ja w takim kaszkiecie, kurna, latam. No ale cóż, takie zdobyłem itemy, takie mam. I co ja mówiłem? Aha, że sobie wybrałem nie łowcę, a asasyna. Zwiadowca mógł pójść albo w łowcę, albo w asasyna w moim przypadku. I poszedłem właśnie w asasyna. Dlaczego nie w łowcę, czyli na odległość? Dlatego, że z tego co widziałem, ma on no dość mało życia, jest DPS-em, tak? Czyli jeżeli bym chciał sam grać, no to myślę, że mógłby to być duży problem, jeżeli nie miałbym dobrego sprzętu. To jakby wróg do mnie podszedł, to mógłbym mieć problem na bliski dystans z jakimiś takimi silniejszymi wrogami, a mam nadzieję, że asasyn troszeczkę lepiej sobie poradzi. Być może osoby, które grają dłużej w Iona, mnie wyprowadzą z tego błędu, no ale cóż, tak już wybrałem, tak jest. A tymczasem, mitu pitu, tam ciekawe w ogóle były te. Ciekawe były... ciekawe były przerywniki filmowe, wiecie? Właśnie to, o czym wam mówiłem, że tam wszystko było tłumaczone i tak dalej. A co to jest? Teleportuj się do klasztoru... Okej, okay. Teleportuj się do akademii... Zaraz. A ja mam przejść tu. Czyli muszę troszeczkę się... Aha! Okej. Plac Eliosów. Bo ja wybrałem oczywiście Eliosów, tak? Czyli to, co było na samym początku. A zobaczymy, co jest tutaj na tablicy informacyjnej. Ja tutaj w sumie jeszcze nie chodziłem sobie. O! Zawody, transport, teleporter. Sprzedawca usług i tak dalej. Pam. Mieszczanin. Dobra, idziemy dalej. Ło, jak tu ładnie. O kurde. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Dobra, którędy ja tu mam iść? Tędy chyba, tak? No i mi się zdupcyło. O. Tak. Zobaczymy, czy mi dadzą w końcu 10 level, bo coś... Coś mi się tutaj zablokowała moja postać. Obelisk. Nie chcę się może... bo może połączyć się tutaj. A, jasne. Mamy tyle hajsu, to możemy sobie zasponsorować właśnie odradzenie się tutaj. Kurde, nie wiem, czy wyłączyłem Steama. Być może tutaj będą jakieś lagi.
Tymczasem mistrz wojowników, mistrz kapłanów i tak dalej. Artykuły dla klasy, proszę, proszę. A tymczasem miałam iść tam. No tak, bo ja ostatnio chciałem kupić, kurde, sobie książkę na więcej tych umiejętności, a trafiałem zawsze do wojowników, do tego gościa, który szkoli wojowników, a ja byłem zwiadowcą. Dobry. Arieluma. Arieluma. Witaj, 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 chwalebna stolica. Gratulacje za wzniesienie się, dzięki. Nędzne są twoje korzenie. Nigdy nie zapomnij, skąd pochodzisz. Kiedy światło Aionu poprowadzi cię na spotkanie z przeznaczeniem. Kurde, fajne są te przerywniki. Przynajmniej mnie się podobają. Być one, dla kogoś mogą być one oklepane, ale ciekawe, kurde. Jak oni tak klękają przed każdym tutaj graczem MMO, to ja dziękuję. Chyba muszą ich kolana boleć. Dobra. Czytałem o twoich czynach w Poeta, czyli tamtej poprzedniej lokacji. O twojej odwadze i wierności światu. Nie ma żadnych wątpliwości, że wzbogacisz nasze szeregi. Jasne, że tak. Wszyscy się zgromadzili, żeby uroczyście obchodzić narodziny naszej nowej diwa. A co to jest skrzydlate stworzenie, które mogą wpłynąć na moc Eteru? Okej. Okay. Niech błogosławieństwo i łaska władców Serafim zawsze będą z tobą. Oddanie i broń. Oddanie i broń. Dobra. Kolejny jakiś quest. Ale to chyba gdzieś tutaj obok, jasne. Odbierz swój prezent. Dostanę prezent. Jest. Mistrz zwiadowców. O. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Witam cię. Ja też cię witam. Serdeczne gratulacje z okazji wzniesienia. Ciężkie chwile i tak dalej. Otrzymałeś dar, dzięki któremu w ciągu lat możesz uratować miliony żyć. Jasne, ja jestem tym dobrym. Nie zanim za tym swoich obowiązków jako wybranka. I co dostanę? Zwykłe nagrodzenie. 6000 punktów doświadczenia. Dosyć dużo. I teraz tak, dodatkowe wynagrodzenie. Wybierz jedno. Długi łuk wyroczni. Ale ja w tym momencie jestem raczej asasynem, więc pójdę w sztylety być może. Mam nadzieję, że będę miał jakieś skille, które będę mógł właśnie przeznaczyć na asasyna. Zaraz zobaczmy. Co my tutaj mamy? Trafienie krytyczne. 13... 13. Pam, 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 pam. No, widzicie, łuk ma strasznie duże obrażenia, ale bardzo wolną szybkość, znaczy bardzo jest wolny, o, może tak powiedzmy. A tutaj z kolei co mamy? 45. Trochę wolniejsza szybkość, parowanie. A weźmy sobie ten sztylet. Okej. Okay. Duncan Shinken. Zamknij. Spotka się z generałem brygady Spatalos, by otrzymać misję kampanii Verteronu. No dobra, Verteron, tak? Verteron, powiadasz? Verteron, a gdzie jest Verteron? Chcecie mi powiedzieć, hello? Gdzie jest Verteron? God damn it. No fajnie. Jak komendant twierdzi, cytadela Verteron znajdzie się w budynku... Verteron. No super, ale ja jakoś nie kojarzę, gdzie jest Verteron. Bez jaj. No nic, na razie sobie zróbmy tutaj questy, które możemy otrzymać w tym miejscu. Artykuły dla kasy, zobaczmy. Co tutaj mamy? Trucizna, dusza worga. Zmieniać się w 10 minut worga. A na co mi sprzedać... Na co mi się zmieniać worga? No, bitch please.
Kostka 2. A, ty mamy ten sztylet, dobra. To to sprzedajmy. A tymczasem swoją obecnością. Przejdźmy do swojej postaci. I teraz tak, zmieńmy ten sztylet. Zaraz, ten jest trochę gorszy chyba, nie? Sztylet łowcy. Miecz łowcy. Ten zmieńmy. Aha! Chcecie mi powiedzieć, że to jest dual wielding? Uhu! No tak! Pięknie! Ej, weź od niego questa. Cieszę się. Ja też się cieszę. Dobra, weźmiemy sobie tak na szybko, żeby was tutaj nie marudzić, nie męczyć tym, żeby tutaj czytać to wszystko. Wszystko przyjmujemy, będzie exp, będzie wszystko. I tymczasem, zaraz, kogoś tutaj jeszcze mamy. Czemu mamy na niebiesko, czemu? Czemu, ja się pytam? Witam cię! Boski cios. Miłego dnia. Idź na ścieżkę wzniosłości i porozmawiaj z poli... Aha, tutaj, dobra. To na razie nie chcę. Ale teraz tak, mapka. Czy ja coś w pobliżu mam? Tutaj jest coś. Dlaczego mi się odznaczyły misje? Bardzo proszę mi je tutaj wypisać po prawej. Co ja od ciebie chcę? Porozmawiaj z Lucles. Jukles. Arieluma. Ja też się cieszę. Z kim znowu mam porozmawiać? Oho, ho, ho, ho. Chcecie mi powiedzieć, że tu jest tyle. Wytwarzanie sztab. Aha, to są profesje. Czyli crafting. Nieźle. A ja tymczasem jestem tutaj. I tutaj mam parę questów, które wypadałoby wziąć. Co to jest? Agent handlowy. Niekoniecznie. Ale tutaj mamy parę questów, które możemy sobie wziąć. I to mi jak najbardziej gra. Dlatego, że wykonać wszystkie questy, jakie tutaj są. Te niebieskie najprawdopodobniej to są chyba daily. Albo i nie. Zazwyczaj w grach MMO niebieskie questy są daily. Już o tym nieraz wspominałem w różnych tam materiałach. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo daily questy zawsze są spoko. Zaraz, jak było K? Czy ja mogę sobie rozwinąć skrzydła? Czy ja już mam skrzydła? Działania. Zobaczmy to. Nie! Zepsułem. Opatrunek. No i opatrunek mi się zepsuł. Aha. To ma być tu, a działanie, lot ma być tu. Zobaczmy, czy... Latanie jest tu niemożliwe. Aha, czyli tu jest niemożliwe. Chcecie mi powiedzieć, że gdzie indziej będzie możliwe? That's fine with me, jak to się mówi. Dobra, lecimy po następne questy. Mam nadzieję... Ej, nie chcę tutaj tego, kurde, czata. Czy ja mogę to jakoś wyłączyć? Emotikony, zablokuj okno czatu, wykasuj ustawienia zakładki. Ustawienia zakładki? Nie, mniejsza. Co wy macie dla mnie? Jakie wy macie dla mnie... Ej, czemu tam ktoś spamuje, kurna, jakimś stroną internetową? Jak mnie to irytuje. Jesteś w takich grach MMO. Wspaniały. Tak, ty też, dziękuję. Mocne słowa jak na 8-latka. Jesteś naprawdę wspaniały. Przepraszam, że ja tak nie czytam, ale nie chcę was tym nudzić czytaniem tego całego lore. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, a w sumie ja jak gram sam dla siebie, to czytam to wszystko. Nie chcę was, mówię, tak jak wcześniej, tutaj nudzić tym czytaniem tego wszystkiego. Czy wszystkie questy są zaznaczone? Nie. Dlaczego, ja się pytam. Pięknie. I jeszcze to. To jest ukończone, dobra. I tutaj jeszcze kogoś mieliśmy, nie?
Inspektorka główna czego? Jezus Maria, jak ona zapierdziela szybko. A właśnie, przy okazji. Jep. Ja też zapierdzielam już teraz. Tym teradam, tam nie tak szybko, co prawda, jak ona, ale zawsze. Ty chciałeś ze mną porozmawiać, tak? Serdecznie witamy. Nowa misja przeciw samotności. Dziękuję. I z tobą jeszcze mam porozmawiać, tak? I to jeszcze z dwóch zadań mam do ciebie questa. Jak leci? Teleportu się, nie chcę się z tobą teleportować. Na razie, oczywiście. Melduję gotowość. Nie chcę się jeszcze teleportować tam. Żegnaj, nie, jak to, leci. To nie proszę. Mam nakaz cię teleportować. Nie chcę się teleportować. Czasami trzeba przeczytać, żeby się teleportnąć gdzieś przez przypadek. Okej, nie ma za co, dobra. Jak tam questy? Wszystkie są pozaznaczane? Nie, kolejne są odznaczone. Masz więcej misji niż można wyświetlić w ogłoszeniu o misji. No to trudno. I teraz tak, to sobie odznaczymy, bo tutaj będę musiał wrócić. Egzamin wstępny. A co to jest? Porozmawiaj z... Cyk i cyk, tak, bo tutaj do niego będziemy musieli i tak wrócić, jeżeli chodzi o teleportację. Dlaczego oni tutaj latają, a ja nie mogę? Nie mam skrzydeł. Wiecie, czuję się jak taki, kurde, ptaszek, który nie umie latać, takie kiwi. O, właśnie, wpiszcie sobie na w YouTubie kiwi, zobaczycie, o co chodzi. Dobra, w prawo, w lewo. Kurde, ta koleżanka w ładnym stroju. Kiwi, Koloseum, tutaj mamy Letia. Dobrze idę, ale może bym zszedł na dół. Chyba. Albo i nie. Jeszcze będę zapierdzielał przez 2 minuty. Fuck you. Tutaj mogli to lepiej troszeczkę zagospodarować. Ten środek, jakąś, nie wiem, fontannę dać albo coś. Ja pety! O, jak się miewasz? Bardzo dobrze, dziękuję. Cześć. Jak tam questy? Okej. Szybki kirca. Ojejku. O, to jest taki jakby kiwi. Coś ten deseń. Dobra. Sprzedawca Mioli. Co to jest Mioli? Kup jajo Miola. Zwracaj uwagę na swojego miola. To proste, gdy są szczęśliwe i słodko drepczą, ale trochę trudniejsze, gdy są ponure. Po drugie, musisz regularnie porozumiewać się ze swoim miolem. Słuchaj, jak się miewa i odpowiadaj mu. Gdy nawiążesz kontakt, to musisz go także podtrzymać. Przytulaj swojego miola, drap go po brzuchu. Dbaj o jego futerko, chodź z nim do parku na spacer. Jeśli nie będzie utrzymywała wystarczająco intensywnego kontaktu ze swoim miolem, zranisz jego uczucia. What the hell? What the fuck? Wyszczotkuj miola. Nie wierzę. No po prostu no nie. Bywaj. No nie. Ale jaja. Dobra. Jaki słodki! Skumajcie go! O kurde, jak takiego nie przytulać i nie szczotkować. O, dziki mruczuś. Nie wierzę. Co tu się dzieje? Potrzebujesz czegoś? Adoptuj mola, wypuść miola. Zaraz, czy ja mam swojego miola już, tak? O kurde,
Tak przeklikuję, przepraszam, a później nie będę wiedział, jak się miolem obsługiwać. A to co, kurna, gość wygląda jak z Androida, ten taki zielony hipek. Dobra, questy. Wszystkie mam, dobra. Czy mam tutaj kogoś w pobliżu, kogo mógłbym... O, tego nie miałem. Fuck. Do galerii przepychu. I z kolei tutaj jeszcze mamy dosyć dużo questów. A jak z tym miolem? Czy my mamy coś w tym momencie? Dostawa, okej. Okay. Głaskanie miola. Wyszczotkuj miola. I trenuj miola. Odblokuj emotikonę. Głaskanie miola. Serio? Handel niemożliwy. Jajo różowego ribbita. Możesz wykluć jajo u opiekuna mioli. O! Nieźle. Ale zobaczmy jeszcze, jeżeli chodzi o emotikony. Tutaj mamy mieć jakieś nowe, tak? Głaskanie miola, szczotkowanie miola i trenowanie miola. A dlaczego taki miol mi niby potrzebny? Potrzebujesz czegoś? Wykluwanie zwierząt domowego jest jak narodziny dziecka. Inwestuje się w to całe serce i duszę. A zwierzątko domowe w 100% spłaci tę inwestycję. Niektórzy dają im nawet prezenty. No proszę. Adoptuj mola. I teraz tak. Żeby otrzymać miola, spraw, żeby z jaja wykluło się młode. Kolory i akcesoria różnią się w zależności od gatunku mioli. I teraz tak, ja mam takie jedno jajo miola. I to mi się taka żaba wykluje. Kurde, brzydkie to. Ej no, kurde, nie było innego. Nie było innego. Fuck. No dobra, niech będzie. Nie można zrobić tego na niebiesko? Też nie można. Nazwa. Sasza. Trzymaj. Chcę adoptować miola. No i co teraz? Lista mioli. O, taki jeden mam. Miol, który siedzi na ziemi, podkurczając swoje krótkie nóżki. No jasne. Zawołaj. Jo, ona ma ładniejszego! No dobra. Status miola. Sprawdź nastrój swojego miola. What the hell? Dobra, pogłaskaj go. Ojejku, patrzcie na niego! Ojejku. Jakie to fajne urodziny. Cecha pierwsza brak, cecha druga brak, specjalność brak. Menu. Prześlij zmiana nazwy. O, można zmienić nazwę. Jakie to słodkie. O, nie powiem, że żygam tęczą, ale naprawdę to słodkie. Czy ja mogę go jeszcze jakoś tam inaczej pogłaskać? Czas wypoczynku 10 minut. Czyli co? Co 10 minut mogę mu coś zrobić, tak? Możesz używać emotów, jeśli twój miol nie jest zbyt wesoły. Aha, czyli w tym momencie jest zbyt wesoły, tak? Być może, no nie wiem. Dobra, no cóż, chodź miolku, chodź. Chodź za mną, chodź. Dobra. Tymczasem, borem lasem, idziemy sobie dalej. Pierścień przesiąknięty eteren. Tutaj dostawa. I nowe mundury. Dobra, idziemy. Albo wiecie co? Na tym słodkim takim akcencie, takiego miola, patrzcie jak on słodko idzie. Mimo, że jest taki sobie, jeżeli chodzi o atrakcyjność w wyglądzie, no to... Ojej, on do mnie mówi. Kurde, słodkie. Dobra. Nie wiesz. Sorry, naprawdę. Dobra, dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Za dużo tutaj nie poprzechodziliśmy, ale pokazałem wam, jak to wygląda już po osiągnięciu 10 levelu. Poszliśmy z poety, trafiliśmy właśnie tutaj do Cytadeli.
Do Stadali, tak? Tak to się chyba nazywa ładnie. No i co? I przyzwaliśmy sobie takiego ładnego peta. Jest słodki. Jest słodki. Także dziękuję za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, łapkujcie. A my widzimy się w następnych materiałach. Jeżeli gra wam się podoba, to możecie sami sprawdzić za darmo, rejestrując się z linku w opisie. Przy okazji mnie jakoś tam wspieracie. Dzięki. Jeszcze raz. Na razie. Cześć.